Burmistrz Krzysztof Zacharzewski, burmistrz Złocieńca. Dzisiaj nietypowo w maseczce i musimy tak rozmawiać, bo w takim jesteśmy stanie. Opowiedzmy, co dzieje się tutaj, na tej inwestycji. No, mamy taką rzeczywistość, która realizuje ten plan inwestycyjny, planowany dużo wcześniej i też widać, że praca wre, pogoda sprzyja. Z jednej strony jest to dobrze, że akurat aura jest taka, jak widzimy. Z drugiej strony coraz bardziej odczuwamy jako mieszkańcy, a przede wszystkim jako nasza przyroda, że tej wody nam brakuje i brak deszczu to naprawdę jest coraz bardziej widoczny i coraz mocniej odczuwalny. Ale chciałem powiedzieć, że no, tutaj dynamika dosyć poważnie wpływa na to, że prace idą pełną parą. Dzieje się tutaj, akurat stoimy w miejscu, gdzie będzie punkt odbioru kajaków, będzie specjalny parking, będzie miejsce, gdzie samochody z kajakami będą mogły tutaj zawracać. Jest slip kajakowy tutaj za nami. Widać są już pomosty. Ścieżka, która od mostu na Połczyńskiej aż do mostu na Staszica jest teraz w trakcie budowy. Ścieżka będzie też o tyle ciekawa, że będzie ona płaska, czyli będzie można na rolkach jeździć, będzie szeroka i dostosowana do tego, że też będzie dużo bezpieczniejsza. Przy samej ścieżce będziemy też mogli bawić się takimi elementami zabaw fizycznych, czyli takie małe centrum Kopernika, będzie można podejść, zobaczyć, co dotknąć i wtedy pewne działania związane z fizyką będzie można jako atrakcję przeżyć, też się czegoś nauczyć. No i powoli ten teren nabiera innego wyglądu. Zakończenie planujemy na wrzesień tego roku. No i też w najbliższym czasie, być może w przyszłym tygodniu, będziemy szykować się do ogłoszenia przetargu na budowę kładki, czyli most do Parku Żubra i to też będziemy chcieli zrobić w momencie, kiedy wszystko jest w takim akurat stanie, że ciężki sprzęt będzie mógł tam wjechać i ten most na nowo postawić. Rozebrać ten stary most, właściwie on sam się chyba niedługo mógłby zawalić, zrobić nowe przyczółki i tak jak powinno być, z duchem też czasu i możliwościami budowlanymi zrobić to tak jak powinno być. Po oddaniu inwestycji będzie tutaj coś się działo nad wodą, no nad tym odnowionym terenem. Zasada główna jest taka, by rzeka oddziaływała na miasto, żeby ludzie, którzy przepływają Drawą, chcieli tutaj się zatrzymać na dłużej. Też mieszkańcy, żeby jakby traktowali tą Drawę jako część swojego miasta, z którą się utożsamiali. No i też będziemy chcieli takie elementy współgrania, czyli będą też tablice informacyjne dla kajakarzy, które będą informowały o historii, o rzece Drawie, o historii miasta, o atrakcjach, o tym, co tutaj będzie można zobaczyć, gdzie będzie można pójść, zjeść, odpocząć. I to jest taki główny cel. A przy okazji też mieszkańcy będą mogli traktować to miejsce jako miejsce wypoczynku i też będzie ono grało z Parkiem Żubra i też na pewno będzie miało większy wpływ na kontakt miasta z wodą. No i myślę, że na ten moment mogę powiedzieć, że jest plan na jedną wyjątkową i ciekawą rzecz. Nie wiem, czy nam się to uda, czy też nie, ale bardziej to chodzi o to, że nie wiadomo, jak się w tym czasie będzie się rozgrywać sprawa funduszy unijnych i też realizacji pewnych przedsięwzięć, które wykraczają poza tą rzeczywistość, taką normalną. Ale w budynku małej stanicy chcemy zorganizować i otworzyć akwanarium. Duże akwanarium z rybami, które pływają w naszych jeziorach i w naszych rzekach. I będzie można tam zobaczyć i szczupaka, i okonia, i sielawę być może, i to wszystko, i płotkę. I to chcielibyśmy zrobić w taki sposób, by mieszkańcy mogli
przychodzić, odwiedzać to miejsce, żeby mogli zobaczyć, jak ta nasza przyroda wygląda. I na pewno będzie to czynne przez cały rok i wydaje się, że to będzie też taki element, w którym zawsze coś ciekawego da dodatkową atrakcję, a przy okazji też pouczy o tym, co w jakim miejscu mieszkamy i co jest ciekawego i co warto szanować. Także takie elementy też przygotowujemy. Jesteśmy w trakcie tworzenia koncepcji, też uzgodnień już, jak to w szczegółach ma wyglądać. Wbrew pozorom nie jest to takie proste, jak się w akwarium trzyma okonie, szczupaki i węgorze. No i jak później karmić takie ryby? No, nie da się wypuścić do rzeki, a później je zawołać, żeby wróciły. No, wiele takich przedsięwzięć planujemy i myślę, że we wrześniu będzie już widać końcówkę i przynajmniej w tej głównej części akwanarium, czyli prawie 100 metrów kwadratowych powierzchni, gdzieś w jednej trzeciej wypełnionej wodą i akwariami. Myślę, że to będzie też coś zupełnie wyjątkowego. Czy planujecie tutaj małą gastronomię, czy bardziej będziecie chcieli turystów zabrać do centrum Złocieńca? Nie no, stanica wodna też zmienia się przy okazji, jak tu będzie ładnie, to też powstaje tutaj gastronomia, restauracja, która też na pewno otworzy się na zewnątrz i też będzie można tutaj spędzić czas. A kajakarze będą mieli, tak jak tutaj, kilka pretekstów, żeby wysiąść z kajaka i żeby też pójść w miasto. Także po to robimy i to jest też taki cel, żeby troszeczkę gospodarczo od tej wody wykorzystać ludzi, którzy przepływają tą rzeką i też żeby zobaczyli to miasto, zostawili tutaj trochę pieniędzy.